Moi drodzy, takim naszym zwyczajem już chciałbym z wami też podzielić się kilkoma takimi myślami na ten rok Miłosierdzia Bożego. W dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej odnajdujemy bardzo ważne dla nas zdanie, jakie wypowiada Pan Jezus, tłumacząc świętej, na czym ma polegać miłosierdzie. Jest to jedno zdanie, które dzisiaj w szczególny sposób musi pozostać w nas, nie tylko dlatego, że rozpoczęliśmy rok Bożego Miłosierdzia, nie tylko dlatego, że trwa wojna, ale dlatego, że jesteśmy świadkami Jezusa powołanymi przez Niego do budowania Królestwa Bożego na ziemi. To jedno zdanie brzmi: podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Czyn, słowo, modlitwa. To jedno zdanie możemy wypełnić treścią, która wytłumaczy nam i wszystkim, co tak naprawdę znaczy być miłosiernym. Treścią tego zdania są zapisane w katechizmie uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała. W pierwszej grupie odnajdujemy wezwanie, aby grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Natomiast druga grupa uczynków tych względem ciała jest równie jasna i konkretna, a mianowicie: łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Dzisiaj stają się one dla Kościoła szczególnym wyznaniem, przed jakim jak nigdy dotąd stanęliśmy. Nasze pokolenie znało do tej pory wojnę jedynie z opowiadań i historycznej wiedzy. Dzisiaj natomiast żyjemy pośród wojny i jej skutków. Dlatego potrzeba w nich odnaleźć drogę spełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Nieustannie spotykamy się z szerzeniem zniechęcenia, pesymizmu, lęku i wszelkiego rodzaju obaw. Właściwym przeciwstawieniem się temu winno być wytrwale podtrzymywane słowo niosące w sobie ewangeliczną ufność. Chodzi o tę ufność, która jest wyrazem autentycznego, osobistego zawierzenia Chrystusowi miłosiernemu w formie wytrwałego szukania i wiernego wypełniania woli Bożej. Jedynie z takiej postawy mogą płynąć szczere słowa Jezusa, szczere słowa pociechy i zachęty. Łączy to się ze staraniem, by w codziennym obcowaniu z bliźnimi przekazywać dobre wiadomości, pozytywne wydarzenia w postaci aktów bezinteresownej miłości i dobroci, które stały się udziałem poszczególnych osób, a także wszelkie autentyczne postawy życzliwości i współczucia. Złych wiadomości jest bardzo dużo i one przygnębiają. Dlatego wskazujmy na istniejące mimo wojny dobro. Łączy się z tym delikatne, ale konsekwentne sugerowanie swemu otoczeniu innego, jezusowego spojrzenia na ludzi. Dzisiaj ono się gubi i zanika, ustępując bardzo często miejsca pragnieniu zemsty i złorzeczeniu. Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w czasie kanonizacji siostry Faustyny podkreślił, że prawdziwe nabożeństwo do miłosierdzia Bożego wymaga, by patrzeć na każdego człowieka niejako oczami Chrystusa z gotowością stania się bliźnim dla Niego. Przed tak pojmowanym apostolstwem otwiera się ogromne pole działania. Z dzienniczka świętej Faustyny warto wydobyć Chrystusowe słowa obietnicy, które mogą dla wszystkich stanowić zachętę do podejmowania zadania budzenia ufności w miłosierdzie Boże. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę. A w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W encyklice Dives in Misericordia święty Jan Paweł II stwierdza, że Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, by sam czynił miłosierdzie drugim. Czyn miłosierdzia jest zatem odpowiedzią człowieka na miłosierdzie okazane mu przez Boga.
Słowo choćby najpiękniejsze nie wystarczy. Potrzeba świadectwa czynu, na które dzisiejszy świat jest szczególnie uwrażliwiony. Czyn miłosierdzia to akt miłości współczującej, wybaczającej, spieszącej z pomocą, który ma swój wzór i źródło w osobie Jezusa Miłosiernego. Moc do Jego spełniania trzeba czerpać ze zdroju sakramentów świętych. Podstawowym motywem czynu miłosierdzia ma być dla człowieka wdzięczna miłość do Chrystusa za doznane od Niego miłosierdzie. Jeśli nawet pojedyncze akty tak pojmowanego miłosierdzia są cenne same w sobie, to jednak w życiu chrześcijańskim winno się dążyć do stopniowego wyrobienia w sobie postawy trwałej. Chodzi o postawę gotowości spieszenia z pomocą i służenia każdemu człowiekowi będącemu w potrzebie. Mamy stawać się bliźnim, czyli kimś bliskim wobec każdego człowieka. W wyrobieniu takiej postawy winna pomagać taka świadomość, że każda osoba ludzka jest w oczach samego Boga cenna, że za każdego Chrystus oddał swoje życie. Szeroki jest wachlarz ludzkich potrzeb, braków i cierpień. Dlatego też jest wielkie zapotrzebowanie na uczynki miłosierdzia, zarówno co do duszy, jak i co do ciała. Autentyczna postawa miłosierdzia nie tylko spieszącego z pomocą, ale wyrozumiałego i gotowego do wybaczenia powinna cechować wszelkie nasze relacje międzyludzkie. Na pierwszym jednak miejscu trzeba stawiać troskę o miłosierdzie wobec tych, z którymi spotykamy się na co dzień, szczególnie we wspólnocie parafialnej. W świetle wiary łatwo dostrzeżemy, że żyjąc wśród ludzi mamy stałą możliwość spełniania czynów miłosierdzia. Nie przeszkodzi tu ani brak pieniędzy, ani warunki zdrowotne. Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że gdy się ma prawdziwą miłość w sercu, zawsze znajdzie się coś do dania człowiekowi potrzebującemu. Może to być choćby życzliwe odniesienie się do Niego lub w modlitwie westchnienie w Jego intencji. Takiej miłości można się nauczyć jedynie wówczas, gdy staramy się każdy dzień wnikać w tajemnicę miłości Boga. Mając na uwadze dzisiejszą pełną napięć sytuację, trzeba mocno podkreślić, że stała praktyka czynnej miłości bliźniego otwiera zarazem perspektywę przemiany. Dla człowieka wierzącego jest sprawą oczywistą, że wszelkie czyny miłosierdzia winny wypływać z wdzięcznej miłości wobec Chrystusa. Ma to zasadnicze znaczenie dla sposobu świadczenia pomocy, który winien być nacechowany szacunkiem, życzliwością, a nawet serdecznością. Bardzo pomocna w tym względzie jest również świadomość, że wyświadczając przysługę bliźniemu, sami jesteśmy obdarowywani. Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. Ona wraca do nas, gdyż hojnego dawcę miłuje Bóg. Nawet w przypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać, że jedna strona tylko obdarowuje, daje, a druga tylko otrzymuje i bierze, jak na przykład w przypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców, którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, którzy świadczą potrzebującym pomoc. W istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest obdarowywana chociażby słowem Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dlatego przysługuje nam określenie błogosławieni, szczęśliwi i spełnieni na drodze miłosiernej miłości. W tej postawie Chrystus ukrzyżowany jest dla nas najwyższym wzorem, natchnieniem i wezwaniem. Dlatego w kontaktach z ludźmi potrzebna jest bardzo duża pokora i zaufanie Bogu, gdyż ludzie są ogromnie wrażliwi na każdy gest i słowo księdza czy osoby zakonnej, niezależnie od tego, jak go oceniają. Czasem potrafimy ładnie powiedzieć, ale zlekceważymy człowieka. Czasem dla jednych mamy serce, a dla reszty już nie. A ksiądz i osoba zakonna ma mieć serce dla wszystkich. To się nieraz wydaje takie trudne, ale jest to trudne tylko na poziomie emocji. Jeżeli zaczepienie w Chrystusie pozostaje niezmienione, to te trudności znikają. Ojciec Leon Knabit powiedział,
że nie ma gorszych i lepszych, droższych i mniej drogich. Wszystkim trzeba służyć jednakowo, bo każdego z nich przesyła do mnie Chrystus. Moi drodzy, pozostawiam nam dzisiaj u progu Bożego roku Bożego Miłosierdzia i podczas trwającej wojny taką oto refleksję nad drogą miłosierdzia, dziękując jednocześnie za wasze wielkie zaangażowanie i organizowaną pomoc. Niesiecie ją w różnym wymiarze i płaszczyznach. Trudno jest wymienić je wszystkie, ale każda z nich jest znakiem miłosierdzia względem bliźniego będącego w potrzebie. Dziękuję za waszą obecność i stałą duszpasterską troskę w parafiach. Dziękuję, że nie opuściliście swoich wiernych i dzielicie z nimi trudy życia, niosąc pociechę i podtrzymanie tak w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Dziękuję i jednocześnie proszę o dalsze niesienie dobra i podtrzymywanie nadziei. Święta Faustyna modliła się dla siebie, aby być żywym odbiciem miłosiernego Jezusa. Tę swoją modlitwę zapisała w dzienniczku. Pozwólcie, że skorzystam z fragmentu tej modlitwy i nią zakończę. Odnajdźmy się w słowach tej modlitwy. Niech Chrystus znajdzie swoje miłosierne oblicze w Tobie i we mnie. Powstańmy teraz i w duchu powtarzajmy za świętą Faustyną. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen. Dziękuję.